Bardzo dobrze. Musiałem pożegnać się przez okienko. Ale generalnie nie było tragedii. Trochę był odwrócony uśmiech, ale dała radę. Włączyłem nagrywanie, więc mogę być trochę nieobecny. Próbujemy. Ech. Witam wszystkich bardzo serdecznie, Szymon Brymora z tej strony wraz z Antoniną Brymorą, moją młodszą córą. Nie wiem, czy było słychać, trochę przeziębioną. Witamy w pierwszym takim odcinku mojego vloga. Tak można to nazwać. Chyba go nazwę Szymon Mówi po polsku, bo jest on po polsku, tak, a wszyscy znamy tę grę, albo większość z nas zna tę grę po angielsku, Simon Says. Stwierdziłem, że w związku z małą miłością czasu, tak, a chęcią zapisywania gdzieś swoich myśli, przemyśleń, uruchomię tego typu inicjatywę. Mam nadzieję, że ona spotka się z przychylnością. Ee, założenia jej są proste. Ma być krótko, zwięźle na temat, bez montowania ponownego i w towarzystwie, w towarzystwie jednej z, z córek, tak? w tym przypadku Antoniny. Myślę, że fajnego timelapsa można później zrobić, mm, jak się już nagra trochę tych odcinków. Tak? Ee, o, o, o! I właśnie to są takie rzeczy. Właśnie za krótki kabel od mikrofonu. Tutaj ciekawa córa. Może się dziać. Mam nadzieję, że nie będę musiał nic montować raz jeszcze. O, ale damy jej inny zastępczy kabel. Proszę, proszę. Nie da rady. A zobacz, co mamy tutaj. Chwila przerwy, zastanowienia. Najwyżej będziemy zaczynać jeszcze raz. Zobacz, jakie tam jest światełko fajne. Próbujemy. Jest spokój. Dobra. E, więc o założeniach już powiedziałem. Mam nadzieję, że spotka się to z przychylnością waszą. Będziecie chcieli więcej. E, ja, e, dla tych, co nie wiedzą, mam 33 lata, e, dwie córki. E, do, jestem bardzo spełnionym człowiekiem. Natomiast stwierdziłem, że dzięki mediom społecznościowym, które całkiem niedawno odkryłem, jestem w stanie szerzyć swoją wiedzę i swoje przemyślenia i e, ułatwiać niektórym życie, podejmowanie trudnych, e, trudnych decyzji tak życiowych. Więc. E, nie mam przygotowanego konceptu a propos tego pierwszego odcinka, wiem tylko, że chciałbym, żeby on był maksymalnie krótki, tak, żeby Was nie nas zanudzić. Natomiast próbujmy. Ja myślę, że można porozmawiać trochę o determinacji, tak, determinacji, wyznaczamy sobie, wszyscy sobie wyznaczamy cele. Mało osób je realizuje albo jest na tyle wytrwałych, żeby to zrobić. No ja... Tutaj na przykładzie mojej córki mogę pokazać, że e, jednak nawet e, pewne przeszkody nie są, a na tyle dużą przeszkodą, ma żeby zaniechać pewnych czynności. I przed wczoraj, kiedy pierwszy raz próbowałem nagrać ten odcinek, e, Tosia miała kulminację chorobową. Tak, i mówię sobie, no tak, i pogoda słaba, słabe światło. E, niestety moja córka w nie najlepszym humorze, ale to jest ten moment. To jest ten moment, żeby właśnie się przezwyciężyć, żeby, żeby spróbować. E, to zrobić, tak, bo będą gorsze momenty na pewno w życiu, będą także lepsze, natomiast to jest kwestia naszego podejścia. Jeżeli my będziemy szukać wymówek, to je znajdziemy na każdym kroku, tak? Czy to będzie właśnie choroba dziecka, czy to będzie brzydka pogoda, czy to będzie złe samopoczucie, niewyspanie, się, nie wiem, lekka gorączka, osłabienie, tak, niestrawność, zawsze znajdziemy jakąś wymówkę, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby naprawdę być konsekwentnym w tym, co się robi. I nawet jak zacząłem teraz mówić, zobaczcie, to się uspokoiła, nawet nie muszę zabawki brać. Ona już jest skupiona, ja mogę w tym momencie nagrywać i nie będzie to 3 minuty, a 30 minut. Nie, no żartuję. Nie będziemy aż tak robić. Tak, ty pewnie prędzej czy później się i tak zdenerwujesz. Więc ta determinacja, myślę, że ona w życiu powinna każdemu towarzyszyć. Nie jakby nie rezygnujcie z tych marzeń, z tych celów, próbujcie je realizować za wszelką cenę, choćby były niesamowite przeciwności losu, dostalibyście wiele tak zwanych rejectów, odrzuceń, wiele osób by się z Was śmiało mówiło, pokało w głowę, nie ma to najmniejszego sensu, róbcie, róbcie to, co czujecie, róbcie to, co, to, co gra Wam w sercu, co gra Wam w duszy. I nie patrzcie, na początku na pewno sukcesu większego nie osiągniecie. Czyli, znaczy na pewno, nie chciałbym mówić, oczywiście życzę Wam jak najlepiej, natomiast jest to zazwyczaj sukces, to jest to składowa, tak? Składowa jakiegoś tam talentu i ciężkiej pracy. Tylko, że to ciężka, praca, to jest, ciężka praca to jest zdecydowana większość która jest niezbędna, żeby ten sukces osiągnąć. Talent to jest jakaś mała cząstka i to powie Wam każdy, co osiągnął coś w życiu. Trzeba zasuwać, tak? Trzeba zasuwać, być zdeterminowany, być nastawionym na cele, być mm, zmotywowanym, tak? Ja mam motywację po swojej, na swojej lewej ręce, chociaż nie wiem, czy akurat moja kamera nie będzie tutaj pokazywać mnie w odbiciu lustrzanym, ale to jest moja motywacja. Druga motywacja w tym momencie jest w przedszkolu, więc muszę się uwijać, muszę jak najszybciej to nagrywać i nie mam czasu na powtórki i montaże. Jak pójdzie, to pójdzie tak, jak jest w tym momencie. Jeżeli Wam się podoba, jeżeli będziecie chcieli dalej posłuchać o moich przemyśleniach życiowych, o moich doświadczeniach, chcielibyście zobaczyć raz jeszcze Antoninę, być może Helenę, no to polubcie. E, udostępnijcie, śledźcie. Będzie fajnie. Na pewno będzie dużo merytorycznie. Słucham? A, żona właśnie mi krzyczy. Tak, żona jest przede wszystkim moją motywacją. Motywacją ku temu, e, przede wszystkim, żeby założyć rodzinę. Bez niej nie byłoby. Między innymi Antoniny, takiej cudnej dzisiaj. No pięknie, kochanie. Mamy to. Piąteczka? Nie, jeszcze za wcześnie. Do zobaczenia. あいや。Uh, yeah. <laughs>